Dzisiaj we niebo wstąpienie Pana Jezusa Kościół nam daje dwa teksty. Jeden to jest tekst zakończenia Ewangelii Łukaszowej, a drugi to jest tekst Dziejów Apostolskich. Jak sobie te teksty zestawimy i połączymy, to możemy zobaczyć coś bardzo pięknego. Z jednej strony Łukasz mówi nam o tym, że kiedy Pan Jezus wstępuje do nieba, to ten gest Jego to jest ostatni gest. Czyli to, z czym zostawia uczniów, to jest błogosławieństwo. To jest jakiś przepiękny dla nas też moment, żeby tak odkrywać się też każde, myślę, nasze jakieś doświadczenie, że Jezus nas zostawia, że On nas zawsze zostawia ze swoim błogosławieństwem. I trochę z tego też się dokonuje w każdej Eucharystii. Ostatnim gestem Jezusowym jest błogosławieństwo. Ale jednocześnie czytamy w Łukaszowie Ewangelii, że apostołowie odchodzą pełni radości. Że apostołowie wracają pełni radości. To jest jakby ten element z Ewangelii Łukaszowej. A w Dziejach Apostolskich mamy jeszcze coś dopowiedziane. Że apostołowie, którzy rozstają się z Jezusem, zadają mu jedno pytanie. Mówią, czy to będzie ten moment, kiedy przywrócisz Królestwo Izraela? I wtedy Jezus mi odpowiada, to nie wasza rzecz wiedzieć, kiedy przywrócone zostanie Królestwo Izraela, ale kiedy otrzymacie Ducha Świętego, wtedy staniecie się moimi świadkami. I moglibyśmy powiedzieć, że to jest głęboka prawda o naszym życiu duchowym, ponieważ my często pytamy się na modlitwie Pana Jezusa, kiedy coś zrobisz dla mnie? Panie Jezu, kiedy coś dla mnie zrobisz? Kiedy zrobisz to czy tamto? A to rozstanie Jezusa z uczniami, ten Jego ostatni dialog z uczniami, to On, Jezus nie mówi o tym, co zrobi dla uczniów, tylko mówi o tym, że chce im posłać Ducha Świętego po to, żeby się dokonało coś w uczniach. Że Duch Święty nie jest po to, żeby coś zrobić dla nas, ale tym pragnieniem, które Jezus nam zostawia wraz z największym swoim darem, jaki jest Duch Święty, to jest dokonać coś w nas. I to jest chyba to największe przejście może w życiu duchowym. Od tego, że my prosimy, Panie Jezu, zrób coś dla mnie, do tego, aby być gotowym nie, że Jezus coś zrobi dla mnie, ale że Jezus coś zrobi we mnie. Bo to nie chodzi o to, żeby Jezus coś zrobił dla mnie, ale żeby w mocy swojego Ducha Jezus coś zrobił w każdym z nas.